Dzień dobry widzowie, witamy w Teleranku. Dzisiaj jest Dzień Kobiet i w ogóle tak piękne święto i był strajk jakichś kobiet. Słuchajcie, Mateusz zakłada kanał i bardzo chciał, żebym po prostu przykrasował go, ale żeby to zrobił, Mateusz, musisz nosić z dumą tę piękną flagę symbolizującą równość, wolność, wzięczność, wrężność, brygietę, plus i BKP i załóż to. Słuchajcie, jego kanał nazywa się Mateusz Zawadzki. Ponieważ jest idiotą i po prostu nie ma własnych pomysłów, to mi ukradł po prostu pomysł, żeby na ulicy kręcić, ale on to robi trochę inaczej, robi takie fajne rolki. Ale jeżeli chce mieć krosa i żebyśmy pokazali, że moja jaja musi dzisiaj nosić tę flagę. Dobra, ale nie może się zasłonić, dobrze? No zobaczcie, ja nie wiem, czy oni za to klikną. To bardzo mało się postarałem. Czego życzysz polskim kobietom, żeby bardziej nam się podobały i co muszą w sobie zmienić, żeby nam po prostu, żeby nam się przypodobać? Bez serca, powiedz szczerze. Serca. Dziewczyny, bądźcie jakie jesteście. Bo zawsze będzie jakiś popyt, zawsze się nadarzy dobry chłop. Ktoś was zechce zawsze. Polki są najpiękniejsze i tak na całym świecie mówią, więc nie zmieniajcie się, dziewczyny. Nic nie masz do poprawy. No ale no jakbyś miał, no wiesz, one potrzebują tych wskazówek od nas, od mężczyzn, bo one same nie wiedzą, jak prowadzić swoje życie. Daj im jakieś 3 takie wskazówki, co zmieni w sobie. Ułatwijcie nam trochę życie. Z jednej strony mniej afa, z drugiej strony jak się nadarzy okazja, tak też troszeczkę spuścić tonu. No właśnie, macie wyrzucać, to raz, dwa, co w wyglądzie mają poprawić? Korale jarzębina, tak? Takie stroje ludowe, to już było w modzie. Teraz tego nie ale to jest bardzo fajna sprawa, wydaje właśnie mi się, że wielu Polaków to pociąga, kobiety od tego odeszły. Za bardzo się spodobał taki zachodni klimat. Dokładnie. To nie jest... Wracamy do korzeni. Tak, wrócić do korzeni. To są moje najlepsze przyjaciółki. Czego im życzę? Życzę im zdróweczka i życzę im tego, żeby były tak piękne. Zdrowe baby są. Ale no, to są zdrowe baby, ale piękna im życzę, żeby były takie piękne, jakie są. A ja żonecie życzę, żeby w końcu znalazła miłość swojego życia. Dziewczyny, co mają dziewczyny sobie zmienić polskie? Co, czego im życzycie? Dużo uśmiechu na twarzy. I żeby... szacunek do siebie przede wszystkim. Ja co kobiety muszą w sobie zmienić, żeby mężczyznom się przypodobać polskim? Czego życzy polskim kobietom? Czemu się musi kobieta zmieniać? Czy misją kobiety nie jest po prostu być idealna dla mężczyzny? Nie. To jaka jest misja kobiety? Jesteśmy dobre, po prostu jesteśmy idealne, my jesteśmy idealne. Nic ci nie trzeba życzyć? Nie. Ja uważam, że jestem perfekt dla mojego faceta. Rozumiem, on ci tak mówi chociaż? Tak. Kwiatuszki dostałaś? Tak. A ty dostałaś kwiatuszki, kwiatuszku? Nie. A ona ma chłopaka? Tatę ma. Ojej, jak słodko, od taty kwiaty. Ja no, już miała kwiatuszki od tatusia, także... A czego ty sobie życzysz? Dużo szczęścia. Szczęścia? A wiem, czego sobie życzę. Cierpliwości. O, do mężczyzn. Haha, wiedziałem. Tak, i wtedy będzie wszystko idealnie. Byłaś na strajku? Był taki strajk, kobiety chciały prawa do aborcji, o tak. No byłam. I co jesteś za tym, żeby taka aborcja była? W sensie, to musi być bardzo przemyślane. Referendum jest, nie? Musisz zagłosować, tak czy nie? No tak, żeby była. Jesteś na tak. Dobra, tak. Super. A tabletki te takie dzień po? Na tak? Bez recepty? Również, bo jakby to mogą być jakby kwestie po prostu personalne, zdrowia. Okej, okay. A czego życzysz kobietom polskim? Żeby po prostu miały wolny wybór do tego, co chcą. I tyle. Jakby, żeby to było też rozważne. Jakiego masz tego Instagrama? Heksetatus? Heksetatus, sprawdźcie sobie, dziewczyna, ma tam jakieś... O, bardzo fajny styl, słuchajcie, no, taki nie. Shopa zrobiłam! Zrobiłam martwego shopa. On śpi. Martynka się już nie boi nagrywać, chodź tutaj, słodziaku. Chodź tutaj. No twój były zobaczy, to na pewno, pozdrawiamy. Jest miejsce w twoim sercu malutkim na takiego dużego chłopa jak ja? Nie, na razie nie. A skąd jesteś? Ciechanowa. Ciechanowa, gdzie to jest? A wiesz skąd jest Kłebo i Doda? Poznałem Kłebo w 2015 roku. W ogóle spał u nas w domu, w mieszkaniu z Czarkiem i Julką w jednym łóżku. I rano się śmiał, że mam tani zegarek i se poszedł. Coś chyba śmiejesz. Pozwoliłem ci się śmiać? W opisie jest link do kanału Mateusza, najgorszego kanału na YouTubie. Martyna, jest jakiś gorszy kanał? Nie. No właśnie, nie ma. 100 lat. Nie, żyje na... Kto miał urodziny? Nie wiem w sumie. Jak to się jest w Ciechanowie żyć? Dobrze się żyje w Ciechanowie, jest spokojnie przede wszystkim. Widzę właśnie, jak spokojnie jest. Tutaj jest zbyt głośno i chaotycznie. Za dużo szonów? No, przede wszystkim. Za duża konkurencja. Weź mnie. Proszę cię już. Co, Martynka? Zaraz wrócisz do pracy. Możemy napić się shota na spokojnie, bez kamer. Bez kamer. Dobra, będziemy się całować bez kamer teraz, widzowie. Czego kobietom życzyć w Dzień Kobiet? Pieniędzy. Czekaj, no przecież to... Dobra, kobieta bez bolca dostaje
Co to na pewno? Bolców. Tak. To ile fiutów na miesiąc jest okej? Okay? Różnych. Tak. O, ciekaw jestem właśnie. Dzisiaj się poznaliśmy w ogóle, wiesz. Ciekawa noso na pewno, bo widzę, że dziewczyna wie, czego chce. To jest idealna w ogóle rzecz. Sprawiasz mi po prostu idealną atrakcję na pierwszą randkę. Dobra, to nie mów ile miesięcznie. Zero. Dobra, nie, zero. Jeden. Jaki jeden, masz body count? Jeden? Jeden. Jeden. Nie, bo... Dwa. 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 Body count dwa. Świeża jest. Ej, w porządku. Ale wiecie co, jak chłopiec pewny siebie, to nie wale, czy miał body count 30 i tak będzie najlepszy on. Zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem pewny siebie. Ani już zaszło. Życzę wam szczęścia, słuchajcie, żeby wam kondom nie pęka. W ogóle to nie zakładajcie. To najlepszego wszystkim wcześniej. Najlepiej, najlepiej bez. A alimenty jesteś w stanie zapłacić? Nie, właśnie lepiej nie wyjmować, ale mieć antykoncepcję, bo wiesz, lepiej to jest, no. No jakby... Wow, tak to mocno, to nawet ja... Czego życzyć kobietom, żeby były lepsze dla mężczyzn? Chyba faceci powinni być lepsi dla kobiet. Misją kobiety nie jest być dobrym, idealnym dla mężczyzny? No to działa w dwie strony. Nie? Skupmy się na chwilę na kobietach. No dobra. Co mają kobiety w sobie zmienić, żeby lepiej służyć mężczyznom? Zmienić? No właśnie nie, no myślę, że to facet powinien też się starać, a kobieta musi być piękna, kobieta wiesz, musi po prostu... No właśnie, czyli muszą o siebie dbać dziewczyny, robię takie szczuplutkie jak ty. Chyba każda powinna kobieta o siebie dbać, tak? Powinna mieć takie włosy piękne jak ty, zadbane. No wiadomo. Czyli co, polskie kobiety są idealne, tylko facet się mają ogarnąć? Moim zdaniem tak, no niestety, no facet powinien się starać, facet powinien jakoś tam zabiegać, także... Dobra, panowie, dzień kobiet, więc naszą misją jako mężczyzn jest powiedzieć im, co mają w sobie zmienić, czego im życzyć, żeby lepiej służyć mężczyznom. Powinny na pewno tak. Mniej się ubiegać za innymi. Wierność, lojalność. Dokładnie. Wierne są... A my możemy wyrywać troszkę, nie? Bo facet to co innego jednak. No nie do końca. No nie też, do końca. Czyli to działa obu stron. Oczywiście, że tak. Symetryzm. Dobrze. No, co dalej? Poza wiernością powinny być też... Wyrozumiałe, no to... Wyrozumiałe. No, czyli jak my coś odwalimy, to żeby się nie spinały. No dokładnie. A z wyglądu? Bardzo miłe i fajne. Chudsze? Niekoniecznie. Waga nie ma znaczenia. Ważne... No! Stop! Waga nie ma znaczenia? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ważne nie wszyscy bohaterowie noszą pelerynę, ale niektórzy bohaterowie mają połamane prostowniki. Człowieku, jak ty taką wielką babę weźmiesz? Normalnie, no kurde, poćwiczę trochę i ją wezmę. No sobie, czy z żadnych wyzwań się nie boisz? Nie boję się. To jest prawdziwy mężczyzna. A ty? Ładnie. Lubisz dziewczyny na przykład wyższe od ciebie? Starsze. Tak za 40 lat jakby miała? Jest tutaj pani na przykład? Tak nie. Czego życzysz polskim kobietom, żeby były lepsze dla nas? Szczęścia, życzliwości i dobrych mężczyzn, takich jak Robercik i ja. Tak. I mojej mamie najlepszego Dnia Kobiet. Brawo! Jak brawo! Pozdrawiamy mamę! Dziękuję bardzo. Thank you very much. Dałem dzisiaj jej kwiatka, ale uważam i tak, że to jest za mało, tyle ile co ona zrobiła w moim życiu, nie? Właśnie, mamie się nigdy nie odwdzięczysz, ale próbować trzeba. Pamiętajcie, jaka by mama nie była, zawsze próbujcie jej dawać gwiazdkę z nieba. No. Bo to jest wasza mama. A nie tam jakimś szonom. O, moja koleżanka najlepsza. Ej, ale jesteś mega bohaterką. Ludzie się cieszyli, że mnie tak zjechałaś. No to dobrze. A wiesz, że wszyscy ci był teraz. Znowu się zaczyna. A za co? Nic nie zrobiłem. Nie, nic, nic. Jesteś spoko. O, jest. Przełamaliśmy lody. Jestem spoko. Dawałam. Śmierdzi ten twój mikrofon. Może trochę. No to ludzie na niego plują, no. Plują na mnie. Nie go plujesz. Ja nie pluję, jak mówię, a nie faflunia. Wyglądasz gorzej niż ostatnio. Czy jesteś w stanie coś powiedzieć miłego do Roberta? Spoko spodnie. To nie ja wybierałem, więc to się w ogóle nie liczy. Żałujesz w jakiś sposób tego, co powiedziałeś, czy zgadzasz się z tym, co powiedziałeś na temat depresji? No uważam, że to są bardzo mocne środki, które trzeba przyjmować tylko w najbardziej skrajnych przypadkach, a uważam, że teraz po prostu wzrosła liczba przepisanych antydepresantów i takich leków z tej grupy antylękowej i tak dalej bardzo w ciągu ostatnich 20 lat. I zastanawiam się, czy 20 lat temu było mniejszy procent ludzi depresją, czy po prostu nie było to tak dostępne? Nie było takich leków i myślę, że nie można tego porównywać po prostu do brania narkotyków, gdzie ludzie z depresją tego nie wybierają. Czego nie wybierają? Wybierają sobie tego, żeby brać tych leków. Dobra, ale jak przyjmujesz cały czas substancję, która jest psychoaktywna, to nie zmienia to trochę ciebie w osobę zależną od tej substancji? Oczywiście, że trochę zmienia, ale i to troszkę nie jest sporu po prostu. Tutaj ja się nie mylę, bo ja się boję po prostu, że te koncerny farmaceutyczne mają mega biznes, żeby jak najwięcej ludzi to brało. Wiesz, to nie mogę ocenić na podstawie, wiesz, jakichś jednostek. Chciałam tylko zapytać po prostu, czy... Nie ma problemu. Ja bardzo chętnie się konfrontuję, tylko większość osób po prostu mnie omija albo wyzywa. Ja chciałam zapytać. To taki szedł typ i wyzywał mnie od PDF-ów, nie wiem na jakie podstawie i se pobiegł dalej. Zamiast podejść do mnie, mi to w twarz powiedzieć, tak jak ty, zajebisty szacun, dziękuję bardzo. Panowie, dzień kobiet, czego życzyć kobietom, żeby nam lepiej służyły? Wspaniałych dni, pięknych nocy. Ja bym chciał pozdrowić moją kobietę. Masz chłop. Gryzie i bije. Gryzie i bije, a czy na przykład ty nie jesteś takim osobnikiem, że trzeba cię takie mocniej troszkę podregulować? Czasem trzeba. Czasem się przyda. Właśnie, bo ja nie jestem za równouprawnieniem. Ja uważam, że jak baba bije chłopa, to zazwyczaj dla niego dobrze wychodzi. No ale to jest dowód na to, że nie ma równego uprawnienia. Nie,
ma, no bo płcie są różne, no przecież my jesteśmy inni niż one. Dziewczyna może być chłopaka, chłopak nie może być dziewczyny. Chociaż powiem ci, taka scena, w której dziewczyna uderza chłopaka, chłopak jej oddaje, ma coś w sobie takiego, takie fuck you do tego właśnie lewicowego establishmentu, który pokazuje, tak, chcecie równouprawnienia, to teraz ją podnieś i wstaw jej zęba z powrotem. Prawda. A ty, co myślisz o kobietach? Nie, najlepszego im życzę. Krótko na temat, pozdrawiam wszystkie piękne dziewczyny, wolne, chude. Miałem tak nie mówić, obiecałem. Co mają w sobie kobiety zmienić, żeby byli mężczyźni bardziej z nich usatysfakcjonowani? Okay. Czego życzyć kobietom? Żeby na pewno faceci nie byli takimi A co znaczy być ***em? Kiedy facety z chujem? Kiedy patrzy tylko na wygląd, kiedy liczy, że kobieta tylko by... Kiedy... Znaczy, kiedy patrzy tylko na wygląd, na przykład... Dokładnie powinieneś wiedzieć o tym. A ty co ty masz do gadania, jak ty jesteś ładna dziewczyna i ty co? To co masz do powiedzenia w tym temacie? Jak ty na wygląd wszystkich zgarniasz sobie? Nie. Ja nie zgarniam wszystkich na wygląd. Zgarniasz? Nie, po prostu faceci właśnie... Nie, no wysoka blondynka to na pewno po prostu jest mega wszyscy obok ciebie obchodzą obojętnie, jesteś niezauważona. Właśnie chodzi o to, że nie przechodzę niezauważona, tylko wszyscy się patrzą. Dobrze, panowie, to wam przetłumaczę to. Ona mówi, żebyście udawali, że nie jest ładna i żebyście zainteresowali się jej wnętrzem, cokolwiek to znaczy. I tak gadając z kimś musisz się zainteresować nim, ale broń Boże nie dajcie jej znać, że wy widzicie, że jest ładna. Ale też nie dajcie komplementy, musicie to jakoś wyśrodkować, to proste, nie? Właśnie, wyśrodkować, to jest właśnie to. Czujesz się sam jak przedmiot? Tak, czuję się. I to o to ci chodzi? Trochę tak. To jest chore, że właśnie ta cała, ta nowa, taka nowomowa i takie nowe myślenie prowadzi do tego, że ładni ludzie powinni się wstydzić i przepraszać za to, że są piękni. Bo nie są grubi i nie są... Za dużo Twittera czytałem ostatnio. Za dużo Twittera ostatnio, bo mnie strasznie tam... Byłem trendnik na Twitterze w ogóle. Fajnie, co? Pogratulować. Jaki chłop dla ciebie musi być, ile musi być wzrostu? Mój wzrostu za niski jestem, co? Trochę tak, no. Dobra, czyli ma 90. Tak, żebym mogła założyć w końcu szpilki, chociaż pierwszy raz w życiu. Ale u ciebie to jest zrozumiałe. Najlepsze to są laski, takie metrze, metrze. Już się opierasz. No już mnie jak niszczą, już się opierasz. No bo muszę jakoś się wywyższyć. To może się zamieńmy, co? Dobra, takie laski, słuchajcie, 1,60 m i one mówią, ja muszę mieć chłopaka 1,95 m. No właśnie, to jest moja praca, ja pracuję w takich toksycznych warunkach, dlatego zwariowałem. Kim jesteś? Modelką jesteś? Nie, jestem... Niki. Czemu nie jesteś modelką? Coś źle zrobiłaś. Trochę nie moja wina. Co ty gadasz? Patrzył. A ile masz lat? 21. To już za późno jest. No właśnie też słyszałam. Miałeś 14 lat, to ile miałeś wzrostu? Dobra, to źle brzmi, ale nie... nie po to... Jak miałeś 15 lat, to ile miałeś wzrostu? No to już tak 1,70 m coś. No właśnie, no to wtedy nikt cię nie wypatrzył, nigdy nie miałeś tak, że na ulicy podszedł jakiś facet w furgonetce czarnej i powiedział, chod, pokażę ci kotki, będziesz modelką? Nie, raz do mnie jeden gościu pisał na Instagramie i chciał ze mną zdjęcia rozbierane przy jakichś markowych samochodach, no ale... Pokaż te zdjęcia. Nie zrobiłam ich. W ogóle ja jestem fotografem, możesz naprawić błędy przeszłości. Tak, i teraz zrobimy sobie sesję przy markowych samochodach. Nie, no ja nie chcę ci widzieć nago, tak od razu, no. Tak od razu. Talia ma bardzo, bardzo ciekawe opinie na tematy i nie chce o nich rozmawiać głośno, bo się boi, że ją wyrzucą z Polskiego Związku Wędkarstwa, tak? Dokładnie tak. Jak długo łowisz? Łowię od 4 lat. Od 4 lat. Największy szczupak, ile miał? 150 centymetrów. A to jak słoń jakiś albo koń. Trochę tak. A ty zazdrościsz trochę, nie? Nie no, 150 to już jest kalectwo. Gdzie złapałaś taki okaz? Nie wiem, czy ja mogę o takich rzeczach mówić. Rozumiem, żeby inne dziewczyny tam nie poszły łowić. Żeby nikt nie poszedł, żeby nikt mi nie zgarnął moich łowów. Rozumiem. To prawda, że w Radomiu to się sra normalnie na parkiet i każe się, że nie ma toalet? Kto co woli, nie? Toalety są, ale... Ja to lubię. Jeśli ktoś woli na parkiecie, no to... Rozumiem. Widzowie, dajcie znać, jak chcecie odcinek z Radomia. Nagram. Natalia obiecała. Ze srania na scenie? Podoba mi się ten pomysł. Kimać mogę u ciebie? Myślę, że jakaś ławka pod blokiem się znajdzie. Super, słuchajcie, no. Piszcie, jak chcecie odcinek z Radomia, z Natalią i takimi jej podobnymi jakimiś dziewczynami i takimi, jak ludzie z Radomia po prostu. Ludzie z Radomia są. Pozdrawiam. Miła, super, z Ukrainy. Tak. Co myślisz o polskich dziewczynach? Ładne czy... Ładne, oczywiście, że ładne. Ładniejsze od was? Takie same. A masz chłopaka? Nie mam. Też na randkę iść? Z tobą? No nie. Taki przekaz do kobiet, co mają w sobie zmienić, czego im życzyć, żeby były dla nas lepsze? Nie, no kobiety są ogólnie zajebiste. Zajebiste, ale szczerość tutaj jest ważna. Żeby baby były szczere? Tak. No dobra, to masz taką dziewczynę i ona na przykład ma body count 12, a mówi ci, że ma 4. Którą informację wolisz usłyszeć? Czy jest 12, jest 4, średnia jest 8 i jest... No właśnie, dziewczyny, wyciągajcie średnią. Matematyczna. Tak, średnia się zgadza. Rozumiem. Dobra, no czyli co, kobiety są i polskie są idealne, no nie mówcie tak, na pewno. Nie, no nie idealne. No to co, jakbyś miał coś zmienić, to co?
Wiemy wszyscy, że tutaj na ulicy są same szony, tak? I to byśmy trochę zmienili, tak? Troszeczkę więcej inteligencji i by było super. Rozumiem, czyli po prostu dziewczyny mają klasę, wygląd, tylko brakuje im troszkę tutaj... Tak, dokładnie tak. A po co ci inteligencja u dziewczyny? Ona wtedy zauważy, jakie ty jesteś, na przykład twoje kombinacje, w szachy z nią nie zagrasz. No po co ci inteligentna kobieta? Niekoniecznie, wiesz? My jesteśmy tutaj połapani i my byśmy chcieli takie dziewczyny, wiesz, kurde, rozumiem. Połapane. Rozumiem, nie nagrywaj mojego kontentu dwa razy, no. Czemu jest? Bo cię o to proszę. Jesteś moim kolegą. Ale on jest złośliwy. Ale możesz prosić. Dobra, ziom, dobra, nie przeszkadzaj mi. Trów tutaj czterech widzów od kumpa naszego ziomka. Pozdro. Ja cię znam skądś. Nie, ale to niemożliwe. Tak dużo czasu minęło i ty mnie dalej pamiętasz? Kiedy gadaliśmy? We wrześniu. Pamiętam, było mi przykro, jak gadaliśmy i drugi nie wyszedł. Wyjaśniający wywiad mojego TikToka nie wyszedł. Do dzisiaj. Jak to nie wyszedł? No to powiedz teraz, o co chodziło. Znalazłam. I to jest dla ciebie. Dildo czyjeś mamy? Nie no, proszę cię, bez przesady. Nie, ja po prostu byłam na kręglach, znalazłam kręgla i widziałam kręgla. Znalazłam kręgla. Gratulacje, kochaj go całym życiem. Wracamy, wytłumacz się. Nie, już nie będziemy tłumaczyć, już zapomniałam o tym, już jest dobrze. Tak, już jest okej? Już jest okej. Czego życzysz polskim kobietom? Szczęścia, miłości. Co muszą zmienić sobie polskie kobiety, żeby byli mężczyźni z ich dumni? To mężczyźni muszą się zmienić i przestać... Dlaczego jesteś ciągle pobity, jak cię widzę? No bo widzisz, bo się nie umiem bronić. No. Czyli co? Kobiety są idealne? Yes. Koleżanko. A jakie jest pytanie? Co musicie w sobie ogarnąć, żebyśmy my wreszcie byli usatysfakcjonowani? To jest pytanie bardziej, co mężczyźni muszą zmienić? Nie, chwila, nie! Nie! Bo to zakłada, że my mamy cokolwiek, nie, że my jesteśmy idealni, więc co wy musicie zmienić? Co my musimy zmienić? My zachowujemy się tak, bo może mężczyźni muszą coś zmienić. Ale co? Przecież mężczyźni są idealni. To jest pytanie do ciebie, pytanie do ciebie. Co kobiety powinny zmienić? Ha, to jest bardzo dużo rzeczy. Nie. Krócej się malować powinny. Nie. Więcej dawać mężczyznom komplementów. No właśnie, komplementów, żadnych tutaj innych podtekstów, bo właśnie. to jest bardzo nieelegancko. Co, nie lubisz dziewczyn? No lubię, no ale bez przesady. No dobra dziewczyny, dzień kobiet. To jest dzień refleksji dla kobiet, żeby zastanowiły się, jak być po prostu lepszymi dla mężczyzn. Ja jestem bardzo dobra. Wystarczająco dobra. Oczywiście, że tak. Czyli co musicie w sobie poprawić, żeby mężczyźni byli usatysfakcjonowani z was? No oni są Długie słowo, ale ty jesteś piękny. No dziewczyna w ogóle. Dziękuję ci bardzo. Ile masz lat? 22. Jezus, jaka dojrzała. A ty? Też. No dobrze, jesteście wolne. I co, w dzień kobiet? Nie. Zajęte. Obydwie zajęte. O Boże, chłopaki, szczęściarze. No i co, puścili was w taką noc? No, mojego nie ma na miejscu, on to puścił. A kwiatuszki dostałyście chociaż? Ja dostałam. Korespondencyjnie ci nie ogarnął? Korespondencyjnie ogarnął napisanie na Messengerze. No właśnie. Ale miłe słowa. Myślę, mu to zajęło? Ale to były miłe słowa. 9 sekund. Ale to było miłe. Dzień dobry, kochanie, wszystkiego najlepszego. Jaki jest wymarzony prezent na Dzień Kobiet? Kwiaty. Takie, co zeskną następnego dnia. No i co, ale to jest... Coś bardziej... Dziewczyny, a wymyślmy coś bardziej praktycznego. Ale co? No na przykład herbata. Wyjazd, proszę, do Wadowic. Za drogie rzeczy. Za drogie rzeczy. Za drogie. Czasu nie ma na to. Masz czas odpoczywać? To po co żyjesz? Mam, bo nie pracuję. Wyrzuciliście z pracy? A za co? Za darmo. Za darmo teraz żyjesz. Gdzie pracowałaś? W gabinecie podologicznym. Czyli ze stopami, rozumiem. Oglądałeś stopy chłopów. A, nie, nie tylko. Babskie te? Za to cię wyrzucili, za to, że nie wiem, robiłaś zdjęcia tym stopom. Zły content. Rozumiem. Czyli podglądałaś ludzi po prostu stopy. Lubisz stopy? Ja lubię stopy damskie. A ja nie. Dlaczego? Stopy są obrzydliwe. Znaczy, bo tak, nie mam jakiegoś super fetyszu, ale jakby tak podotykać stópki to lubię. No to dobrze. Where are you from, my friend? I'm from Italy. What do you think about Polish pizza? No comment. I don't think anything. I don't usually try pizza outside Italy. Why? I don't trust it. Why? My pizza is the most popular fast food in Poland, you know? No, pizza is not fast food, man. Pizza is sacred. Yeah. You didn't try Polish pizza, but you for sure tried... I tried pierogi. They're really, really good. Yeah, speaking about pierogi, have you been with a Polish girl? No. Why? I think they like you. I don't have the opportunity. Maybe. Hey, opportunity is everywhere, look. They told me that you use Tinder like everybody in Poland. No, you just say, hey, Sean. I don't trust you. That's a smart boy, smart boy. Thank you very much. Co życzysz kobietom na Dzień Kobiet? Życzę wszystkiego najlepszego dobrym kobietom. Dobra, ale tak konkretnie, co mają w sobie zmienić, żeby nam po prostu lepiej służyć? Lojalność. Lojalność raz. On jest akustyczny, się nie przejmuj. Nie jest akustyczny. Troszeczkę nietrzeźwy, no. No, tak widać, no, ja też, ale jakby on chyba bardziej, nie? To jest właśnie różnica między piciem z klasą. Podobał mi się ten twój wywiad ostatni.
O, proszę, wywiad. Zajebisty. Sigma. Dobre to było, no dobre to było. Dobrze było, ale na pewno szczerze. I to trzeba doceniać dzisiaj szczerość. Nawet rozumiem. Jak jest uznawane jako nieakceptowalna. Rozumiem. Niezbyt popularne, to szczerość zawsze powinno się doceniać. No moim zdaniem wypadłeś A czemu źle wypadłem? Opowiadaj. No wiesz co, no te twoje opinie kurwa takie, no dosyć kontrowersyjne były. Rozumiem, na które tematy? Na przykład na ten temat leków antydepresyjnych. W sensie, bo ty tam mówiłeś, że to jak ćpuny, nie? Ktoś mnie wyzywa od narkomanów i sam bierze leki, to powinien się nad sobą zastanowić i sam jest ćpunem, no. Ja nie biorę ani leków antydepresyjnych, ani nie ćpam. No jakby, no nie uważam, że taka terapia antydepresyjna, no to jest jakby jakaś forma ćpania, nie? Dobrze, no może trochę nad wyraz użyłem słów niepotrzebnie, aczkolwiek same te leki, no bardzo często są skonstruowane identycznie. No jak to się Xanax na przykład, nie? No właśnie, chodzi o takie bardzo mocne są, nie? No to tak, nie, no to powiedzmy, że okej, nie, ale jakby no... Nie wyraziłem tego... Dobra, inaczej, ja już mam to trochę podsumowania, po prostu mam obserwacje, wyraziłem je w sposób taki, który jest dla wielu nie do przyjęcia i nie do przetrawienia i to był mój prawdopodobnie błąd, aczkolwiek sama teza się z nią zgadza i się nie cofam i tyle. No spoko, nie, jakby możesz mieć własne zdanie za to. I tyle. No i spoko. Zajebiście, dzięki ziom. To jest jakaś impreza dla młodych ludzi, którą zaraz rozgonimy po prostu, chodź. Gdzieś ty mnie przyciągnął. Człowieku, to jest melanż. Widzę. To jest impreza. Doprowadzisz mnie do bezpiecznego miejsca. Uda się. Udało nam się nawet załatwić sąsiadu, zapłaciliśmy im 300, żeby nie było przypału. No. Nie ma przypału, kręcimy melanż już 3 godziny. Ekipa Vibe robi najlepszy melanż, pamiętajcie. No dobra, to chodźcie. Ile kobiet miałeś od nas tej ostatniej rozmowy? Ile miałem? Setki, powiem ci. Tak trzeba żyć, młody człowiek, setki kobiet już miał. Mógłbym pochwalić się Tinderem, ale... Ale po co zawstydzać, kurwa, lamusów? Oczywiście. No, trzeba żyć pełnią życia i tyle. Ja cię nie olewam, ja nie mam czasu. Ładnie. Bo co, bo nie napisałem do ciebie? No, w ciągu... Daj mi chwilę, dziewczyno, ja mam dużo roboty. No chwilę, tydzień minął. To ty chcesz tak od razu? Bo? Ze mną trzeba chodzić. No to co, chodzimy? Ale co ty zrobiłaś z tymi włosami? Mam jaśniejsze. A, rozjaśniłaś. I teraz jesteś porządna dziewczyna. A wcześniej nie byłam. Ej, Gabli, kogo wy to, każdego to wpuszczacie? Nie wpuszczamy tutaj każdego. To były wejściówki. Czemu dziewczyny brzydkie wpuszczasz? Nie to brzydkie. Bo zapłaciły. Nie odmawiasz się, kiedy pieniądz woła, jak to powiedział pan tracz, tak? To jest akurat nie ty. Akurat ty jesteś śliczna. Tak, co tam robicie? Czemu nie jesteście w domu, się nie uczycie? Imprezujemy. A no właśnie. I co się da taka impreza? No różne cuda. Cuda. Chłopaki jakieś fajne są? Są. Jakie najfajniejsze chłopaki są tutaj? Co kilku są, ale nie mogę powiedzieć. Ale zagadałaś? Nie. Czekasz, aż oni podejdą? Tak. I coś udało się coś złowić, czy nie? Jeszcze nie. Ty po prostu ty stoisz, wyglądasz pięknie? Tak. A oni? Nie podchodzą. Trzeba zmienić taktykę, może trzeba się ubrać bardziej, tak wiesz, skromniej. Nie no, ładnie, a mogę obrót zrób. No ładnie, no elegancko. Skromnie, nie wyzywająco. W granicach moralności. A jak dziewczyny inne, jak konkurencję oceniasz? Dziewczyny są piękne. O, chodź, tutaj. 18 lat masz? 21. 21? Takie stare tu wpuszczacie? Dobra, o co chodzi z takimi melanżami? Co tu się dzieje? Jest to macze, stary. Ogólnie działamy w takiej ekipie Vibe. To jest aplikacja, to jest Tinder do melanży. Tak. Okej. Okay. Robisz na przykład event, że robisz melanż, domówkę, nie wiem, zbierasz osoby, wynajmujesz... Jak tutaj było? Dokładnie. Albo wychodzisz z ludźmi na miasto. I łatwo się zbiera ludzi? Tak. Spoko, w sumie było nawet, myślałem, że będzie sausage party, ale było porówno. Zwłaszcza w weekendy, jest ogólnie bardzo dużo osób chętnych zawsze. Nawet mamy system wejściówek w ogóle, że w aplikacji typowo ktoś jak chce sobie zrobić event taki płatny, typowo, że na przykład opłaci apart tak jak my i chce jakieś osoby, żeby mu się zwrócił ten apart, chce ich zaprosić, to normalnie jest zintegrowany system wejściówek płatnych i od razu... Płacisz przez apkę. Dokładnie. Tak. Piękna sprawa, powiem wam, w czasach, kiedy na przykład ja pamiętam, że ciężko było na domówkę zorganizować ekipę, to jest fajne. Był moment, że kiedyś bierz osoby na domówkę. Nie, to mi nie pasuje, to tamto. Teraz masz aplikację, zbierasz ludzi na domówkę, robisz domówkę. Naprawdę, poznajesz zajebistych ludzi. Jesteście w Warszawie, ściągajcie vibe'a, wbijajcie na melanżę. Guys, z całej Polski, nawet z zagranicy. Z całej Polski, ściągajcie, sprawdzajcie i tyle, elo.